Adam Owczarek, zarządzający Centrum Logistyki Amazon w Pawlikowicach w województwie łódzkim. Do Amazon trafiłem na ostatnim roku studiów. Pracuję tutaj już ponad 10 lat. A zacząłem jako analityk biznesowy w Luksemburgu. Później przeniosłem się do Wrocławia, gdzie brałem udział w rozbudowie tamtejszego Centrum Logistyki oraz uruchomieniu pierwszej drukarni Amazon w Polsce. Stamtąd trafiłem do Sosnowca, by osiąść w Łodzi. Opiekuję się Centrum Logistyki w Pawlikowicach. Do moich zadań należy m.in. tworzenie zespołu i dbanie o jego stały rozwój, tak aby pracujący tu ludzie czuli się dobrze i bezpiecznie, a centrum sprawnie działało. Pracę w Luksemburgu zdobyłem dzięki temu, że miałem nie tylko tytuł magistra inżyniera, ale także specjalizację w trzech potrzebnych wówczas w Amazon kierunkach, łączących wiedzę z zakresu informatyki, zarządzania i biznesu. Zależy mi, aby w firmie panowała dobra, przyjazna atmosfera. Cenię szczerość i konstruktywną krytykę. Spotykam się regularnie z przedstawicielami pracowników, czyli z forum pracowniczym, i razem omawiamy ważne dla nich kwestie. Co miesiąc organizujemy także pracownicze urodziny dla wszystkich urodzonych w danym miesiącu. Każdy może też wpaść do mojego biura i po prostu porozmawiać. Równowaga między pracą i życiem prywatnym ma sens. Kiedy byłem młody, nie rozumiałem tego. Pierwszy szef wręcz wyganiał mnie do domu. Dziś już wiem, że jeśli spełniasz się prywatnie, to jesteś lepszy w pracy. Kiedy pracowałem w Sosnowcu, skorzystałem z urlopu rodzicielskiego. Teraz jak najwięcej czasu po pracy staram się spędzać z żoną i córkami. Zawsze starałem się znajdować wyzwania, które wytrącały mnie ze strefy komfortu. Dziś cieszę się, że wspólnie z grupą świetnych kierowników mogę budować zespół i obserwować rozwój pracowników. Co dalej? Zobaczymy, co przyniesie życie. Jedno jest pewne, w Amazon jeszcze wiele wyzwań przede mną.